Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na... Klasyczną partię. Klasyczną, czyli z lat 50., -tych, 60., -tych, tak partie te klasyczne nazywam. Klasyka szachowa jest niezmiernie ważna w podnoszeniu poziomu szachowego. Gra starych mistrzów, ja to ich tak nazywam, powoduje to, że uczymy się strategii przede wszystkim w szachach, co jest niezbędne do dobrej gry. Zapraszam na analizę partii głównego bohatera, właśnie tej partii, czyli Dawida Bronsteina. Kasparow na przykład się na nim wzorował. Był to zawodnik, który reprezentował Związek Radziecki i nawet w 1951 roku według Chessmetrics zajmował pierwsze miejsce na świecie, na świecie według rankingu, gdzie policzono mu 2792 ELO. No, nieprawdopodobny ranking jak na tamte czasy. Oczywiście to są tylko tam wyliczenia. Jego przeciwnikiem był Ludek Pachman, no tak śmiesznie nazywający się ten szachista, był to niemiecki szachista, który był też Czechem, można powiedzieć, ale nie wnikajmy w narodowości, moi drodzy, pochodzenia czeskiego. O, właśnie w ten sposób, nie wnikajmy tutaj, może kto skąd pochodził, tylko skupmy się właśnie na posunięciach, moi drodzy. David Bronstein jeszcze muszę to powiedzieć, był zawodnikiem, który niesamowicie dobrze atakował, jego gra może się naprawdę bardzo podobać, a też świetnie Świetnie rozumiał problemy debiutowe i był wielkim zwolennikiem obrony królewsko-indyjskiej, dlatego też czarne mamy tutaj na dole. I z perspektywy, właśnie te czarnych, będziemy analizować partię. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. D4 tym ruchem się tutaj partia rozpoczęła skoczek na F6, C4. Wstęp był długi, ale już jedziemy z konkretem. Partia, myślę, że jest. Dosyć taka w miarę prosta i przyjemna. Tutaj D6 ze strony czarnych, skoczek na C3 i posunięcie E5. Dla niektórych może być to ruch zeskakujący, ale od razu powiem, że jeżeli ktoś lubi grać bardzo końcówki bez hetmanów, to jest świetny sposób, dla, świetny sposób na grę czarnymi, tylko no, białe muszą tutaj wybić pionka na e5, jeżeli tak w partii by nastąpiło, no to po wybiciach i wymianie hetmanów ta pozycja jest... Spoko dla czarnych, tak bym powiedział. Tutaj białe nie uzyskały nic w debiucie, tak naprawdę, więc e, można się rozwijać w sposób bardzo prosty. Na przykład goniec E6, skoczek D7, e, C6, goniec na B4. To w zależności, jak tutaj e, się figury poustawiają, ale e, czarne nie mają tutaj żadnych problemów. No, oczywiście tak w partii nie poszło, bo to byłoby za proste. Tutaj e, arcymistrzowie grają zupełnie inaczej. Skoczek na F3. E, no, wiadomo, tutaj pilnujemy pionka. Z takim ruchem E4 bym nie przesłał. Sadzał, gdyż może to się źle skończyć. E, aczkolwiek takie ruchy też widziałem. E, tutaj czarne po prostu mają swój jasny plan. Skoczek na d7. No i widzimy taki układ królewsko-indyjski. E, posunięcie g3, g6, ustawienie tutaj e, gońca w domku z jednej z drugiej strony, roszada ze strony białych. Czarne również robią roszadę. E, no i teraz kwestia co zagrać, no bo tutaj jest bardzo dużo posunięć. Białe zagrały jednak, B3, no taki ruch normalny w każdym razie. Tutaj wieża E8. Myślę, że komentarz taki dogłębny w tej fazie partii jest zbędny, tak naprawdę. Tutaj te posunięcia mogą się tak naprawdę powtarzać. Oczywiście ja się zgadzam, że można się, można wnikać w każde posunięcia, mocno analizować, ale myślę, że w tym wypadku posunięcia są dosyć łatwe. E4 ze strony białych, no i jestem ciekawy, jak teraz byście zagrali czarnymi. No, bo jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć oczywiście B. No i tutaj, jak jest wieża E8, a głównie ta wieża na F8 się przydaje, gdy tu jest centrum zamknięte, bo wtedy sobie możemy grać przez F5. Ale gdy mamy wieżę na E8, no to można spokojnie tego pionka wybić na D4. Ta wieża tu się otwiera i uderza w piona E4. Skoczek wybija na D4, skoczek C5, czyli. Widzimy, atakujemy pionka E4 trzy razy, dwa razy ten pionek jest broniony, więc trzeba go obronić poprzez ruch, na przykład wieża E1. Tak nastąpiło w partii. No i teraz myślę, że ruch obowiązkowy w takiej strukturze, w takiej pozycji w obronie królewsko-indyjskiej. Szybko, proszę zatrzymać materiał, szybko zgadnąć posunięcie, chociaż ten ruch jest prosty. Uwaga, ruch A5 nie jest to jakieś e, oczywiście kombinacyjne posunięcie, e, tylko e, klasyczne zagranie, żeby nie było w przyszłości takiego ruchu B4. Taki ruch się zagrywa często przy skoczku na C5. Goniec B2 ze strony białych, e, no i tutaj Bronstein od razu gryzie przeciwnika, wykorzystuje fakt, że ma skoczka i wieże na 8, e, i w tym wypadku gryzie skrzydło hetmańskie. No i w ogóle nie bierzemy pod uwagę bicie pionkiem na 4. Absolutnie nie, bo tu pozycja białych by się rozsypała momentalnie. Na przykład poprzez ruch C6 Hetman A5 atakujemy pionka 4 i tak dalej. Tutaj białe zagrały wieża na C1, ale zwróćmy uwagę, co by było, jakby pionek zagrał na B4 jak byśmy odpowiedzieli, to jest dosyć ważna tutaj kwestia, no i przede wszystkim pamiętajmy o ruchach wtrąconych, więc myślę, że nasuwa nam się takie posunięcie jak A3, bardzo potrzebny ruch, tu wybicie skoczka w ogóle nie bierzemy pod uwagę, bo wybijamy tego świetnego gońca czarnopolowego, więc na przykład jakby goniec ruszył na C1 to skoczek E6 i czarne mają bardzo ciekawą pozycję, bardzo dobrą zresztą pozycję, komputer ocenia jako równą, ale to jest duży sukces na pewno w debiucie po kilkunastu ruchach, więc tak mogłoby być, tak nie było w partii. Wieża zagrała na C1 i w tym momencie C6 obowiązkowe posunięcie, które trzyma pole D5, trzyma pole B5. Hetmana otwiera na przykład na pole B6. No, i tutaj goniec zagrywa na A1. E, poniekąd tego ruchu nie rozumiem. E, ale e, powiem o co chodzi. No, generalnie e, chodzi o to, żeby ten goniec był broniony. No bo e, jakby stał na polu B2, to czasami są jakieś tam sztuczki związane właśnie e, po tej diagonali i przypuszczam, że białe dlatego też tutaj poruszyły. E, no, mam nadzieję, że, 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 że o to właśnie e, chodzi. Tak, tak, przypuszczam w każdym razie. Tutaj e, czarne e, wybiły od razu na B3, wyczuły dobry moment i zagrały hetmanem na B6. Pozycja czarnych jest miodzie, moi drodzy, z tego względu, że Hetman trzyma pole B4, stoi dobrze. Tutaj pionek D6 teoretycznie jest słabością, ale nic się tutaj nie dzieje i naciskamy bardzo mocno właśnie na punkt B3. E, więc tutaj, białymi, jest dosyć ciężko się rozwiązać w tej sytuacji. E, no, jak grają właśnie białe, białe zagrały H3, żeby nie było też takich niespodzianek pod tytułem skoczek G4, skoczek E5. E, tam się fajnie można przestawić później na D3. Te skoczki mogą tutaj naprawdę nieźle działać, no ale skoczek zagrał na d7 i widzimy, że tutaj też jest plan skoczek e5, na przykład skoczek d3. Tak, można próbować grać, ale wieża zagrywa na b1 i widzimy, że białe no, troszeczkę przyznają się do błędów debiutowych, no bo goniec z b2 na a1, wieża z c1 na b1. No, wiadomo, że to nie jest do końca po drodze. I teraz skoczek zagrywa na f8. Ok, tutaj czarne zrezygnowały z planu, bo może dlatego, że widełek nie ma, albo mają po prostu inny plan. Król zagrywa na H2. Posunięcie jak posunięcie, ciężko mi skomentować. I teraz mogłoby nastąpić bardzo ładne zagranie, ale ono nastąpi za chwilę. Tutaj jeszcze nastąpiło H5. Ja troszkę zostawię Was w niepewności. Po ruchu H5 wieża zagrywa na E2. Z reguły jest tak, że jak jest H5, to się gra H4, no ale czasy były takie, to partia 70 lat temu ponadgrana, więc no, grali troszeczkę inaczej, wieża E2, ale to też jest kwestia, jak wykorzystać właśnie słabszą grę ze strony białych w tym wypadku. No i H4. H4 jest to taki kąśliwy ruch, który pokazuje dominację i e, no, próbuje tutaj e, skusić czarny białego, żeby zbić na H4, e, albo zagrać posunięcie G4. W tym wypadku bardzo by się tutaj na przykład te czarne pola osłabiły, goniec miałby niezłe pole tutaj do gry. E, no ale e, w partii również wieża zagrała, inaczej, poszło inaczej, wieża zagrała na D2. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy w kulminacyjnym momencie partii i teraz spróbujmy zatrzymać materiał i poszukać fantastycznych zagrań. To jest taka um, kilkopo kilkoposunięciowa kombinacja, myślę, że nie trudna aż tak bardzo, ale klasyczne tutaj motywy się pojawiają i myślę, że to jest um, niezły trening dla osób z Królewsko-Indyjskiej, ale też nie tylko. E, otóż Bronstein zagrywa wieża A1. Fantastyczne bicie gońca, no tutaj wieża odbić musi, poświęcenie jakości, tylko że za co? No bo tu byśmy chcieli zbić tego pionka, czy tego gońca można wymienić? No w odpowiednich właśnie sytuacjach można i za tego skoczka ten goniec tutaj na D4 się wymienia, wieża wymienia, to jest konkret, oczywiście wszyscy już to, to widzą, skoczek zbija na B3. Czyli em, widzimy, że zdobyliśmy piona i odzyskujemy jakość w tym momencie. No ale białe się nadal jeszcze grubo mylą i zbijają na deszcz. Prawdopodobnie y, tutaj y, Pachman myślał, że skoczek zbije po prostu wieżę, i biały się jeszcze wyliża z tej pozycji. Ale jest piękne zagranie ze strony czarnych. Polecam znowu sobie zatrzymać materiał. Otóż to posunięcie to Hetman F2. Wtrącenia, wtrącenia i jeszcze raz wtrącenia, i teraz widzimy wielką siłę pionka na h4. Gdzieś to zawsze się tam musi e, posypać. Wieża zagrywa na A2, no i można powiedzieć, że białe uratowały jakość, ale jest Hetman G3 z szachem. Król zagrał na h1 i Hetman zbija skoczka. W tej sytuacji no, widać gołym okiem, że przewagę materialną mają czarne, pionów dużo i jeszcze ten atak jest bardzo niebezpieczny. Tutaj widzimy, że goniec C8, mimo że się nie poruszył ani razu, to spełnia bardzo ważną funkcję i wieża zagrywa na A3. Teraz czarne mają problem. No, bo tutaj wisi skoczek, i jak sobie z tym poradzić? No, to jest ta chyba główna bolączka w tej całej kombinacji. Jakby sobie ktoś wyobrażał tą kombinację do tego momentu, to gratuluję, bo w ogóle to jest bardzo daleko, wbrew pozorom, do policzenia. Ale w tej sytuacji, co właśnie zagrać? No, widzimy, że Bronstein tutaj przeanalizował wszystko dobrze. No, i uwaga, uderzył rzecz jasna tutaj na H3, bo zauważmy, że jak wieża zbije na B3, a tak też poszło. To jest szybka wymiana na G2. Król bije na G2. I co zrobić dalej? Bo czarne mają jakość mniej, ale trzy piony więcej. A po biciu na C4 są cztery piony więcej, i jeszcze jest opcja z biciem na E4 z szachem. Więc generalnie, nawet jakby była taka końcówka, że został, zostałby skoczek i trzy pionki na wieżę. Teoretycznie tutaj czarne mają szansę na zwycięstwo. Znaczy niczym nie ryzykują, ale jeszcze są ciężkie figury, no więc dużo gry. W tej sytuacji wieża zagrała na D4 i z Hetman spokojnie na e Zobaczcie, niby jakiś tam atak na króla czarne tutaj um, planowały, ale... Przy pewnych wymianach wystarczy policzyć materiał i może się wszystko zgadzać. Wieża zbiła na B7, więc tutaj białe walczą dalej. Jeden pion zbity, zresztą ważny pion. No ale z wieża A8 widzimy, ta wieża zaczyna oddychać po wolnej linii. I to jest świetna wiadomość dla czarnych. W tym wypadku Hetman zagrał na, e, na E2 i po jednym posunięciu tutaj czarnych białe się poddały. Jaki to ruch? Zresztą tu jest dużo dobrych posunięć, jakie czarne mogłyby zagrać, no ale ruch h No i ktoś pewnie się puka w głowę, no ale dlaczego się białe poddały? Ja się zgadzam, że tu nie widać ani mata jeszcze, ani nic takiego może ekstra konkretnego, ale. Yy... No wierzcie mi, że na y, poziomie arcymistrzowskim e, nie jeden arcymistrz biały mi by się tutaj poddał. E, no, na przykład, co by mogło być? Król by mógł zagrać na G1, wieża na przykład na A3 z opcją prostego ataku, i na przykład na G2, żeby się uplasować. Tutaj silniki podpowiadają najlepsze ruchy pod tytułem E5, ale to już mniejsza o większość, wieża dałaby na przykład szacha, król H1, e, no bo widzimy, że król nie może iść ani na F2, ani na H2, bo wieża na przykład na G2 daje szacha, a król f F1 to Hetman, jeszcze F5, to król H1 na przykład, no to Hetman F5 i na przykład wieża D1, wieża G2 no myślę, że dalej nie trzeba komentować e, partii e, i tego jakby czarne mogły sobie tutaj w tej sytuacji poradzić. Moi drodzy e, partia można by powiedzieć naprawdę taka e, łatwa i przyjemna to nie jest takie proste jak się gra w szachy, analizując jest zdecydowanie łatwiej, ale Broństein to e, na pewno bardzo ciekawy szachista był Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.